Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem, z tego 24 lata związana jestem ze szkołą właśnie 104. Bardzo zszokował nas osobiście fakt, że nasza praca została bardzo źle oceniona przez panią prezydent albo przez właśnie wskaźniki. Proszę Państwa, likwidacja szkół podstawowych, naszym zdaniem, jest to uderzenie w najmłodszych obywateli naszego miasta. My jako Rada Pedagogiczna, dyrekcja, wyrażamy głęboki sprzeciw przeciwko przyjętym przez gminę wskaźnikom będącym podstawą skazania do likwidacji krakowskich szkół. Wskaźniki liczbowe ujęte w tabelarycznych zestawieniach elektronicznych nie przedstawiają w sposób adekwatny pracy szkoły i jej faktycznych osiągnięć. Nikt z władz miasta wcześniej oraz z Wydziału Edukacji nie przyjął na siebie trudu zdiagnozowania pracy szkoły, zbadania jej pasy oraz zasadności funkcjonowania na osiedlach dwóch, to jest osiedle Wysokie i osiedle Lotnisko. Proszę Państwa, te dwa osiedla, jak już było wspomniane, otoczone są ze wszystkich stron bardzo długimi ulicami. Ulica, przez którą proponują Państwo przenieść dzieci, przeprowadzić dzieci do szkoły, jest to ulica bardzo ruchliwa, bez żadnych sygnalizacji świetlnych na całej długości. Ulica ta jest naprzeciw bramy szpitala Redygiera, gdzie karetki pogotowia właśnie tą ulicą podążają w ciągu dnia wielokrotnie. Ruch na tej ulicy bardzo duży i jeszcze problem taki, że samochody stojące sprawiają problem dorosłym w przejściu przez ulicę. Demograficzne dane, jak już było wspomniane, zostały zdiagnozowane w sposób nieprawidłowy, o czym będzie mowa. Szkoła podstawowa jest usytuowana właśnie w taki sposób i nie ma tam małej ilości dzieci, ponieważ jest ponad 200 dzieci, 208 dzieci na dzień dzisiejszy. W ostatnich latach przeprowadziliśmy liczne remonty. Częściowo zostały wymienione okna, podłogi, schody, drzwi wejściowe, meble, sprzęt. Wzbogacona została baza dydaktyczna. Mamy tablice interaktywne, projektory, ekrany, tablice bezpyłowe, szereg atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Stworzona została przepiękna pracownia do zajęć pozalekcyjnych dzięki środkom uzyskanym właśnie z Unii Europejskiej. Znaczna część inwestycji została pokryta ze środków własnych, ponieważ szkoła od wielu, wielu lat prowadzi wynajem pomieszczeń. Przez lata mieściła się u nas Krakowska Szkoła Wyższa. Obecnie szkoła językowa zajmuje 7 klas na piętrze. W związku z tym ilość pomieszczeń, jaka była brana pod uwagę, proszę Państwa, to była 19, a my zajmujemy pomieszczeń tylko 13. W związku z tym jest różnica aż 7 pomieszczeń w przeliczeniu później na uczniów. Szkoła dysponuje wyjątkowo ładną salą gimnastyczną, świetnie wyposażoną. Szanowna Pani, ale 4 minuty miały, bardzo proszę kończyć, bo jest świetlicą szkoły. Pani prezydent powiedziała na pytanie uczennicy o dwuznamowość na spotkaniu, że takowej nie będzie. Proszę Państwa, szkoła, do której proponują nam Państwo przejście, jest szkołą o mniejszej ilości pomieszczeń niż nasza szkoła. Będzie się w niej uczyło na dzień dzisiejszy około 500 uczniów, więc dwuznamowość.